Czy można dla sąsiada, który prowadzi agroturystykę, przygotować obiad dla jego letników? No nie tylko dla jego letników, ale generalnie dla wszystkich osób możemy przygotowywać posiłki, obiady domowe na przykład, i wtedy oczywiście wykonujemy działalność gospodarczą, bo to już nie jest działalność rolnicza, nawet jeśli jest wykonywana na wsi. Oczywiście możemy powiedzieć o tym, że nie trzeba prowadzić książki przychodów i rozchodów, tak, i rozliczać się tutaj z tego tytułu w ten sposób. Możemy korzystać z pewnych zryczałtowanych form opodatkowania i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym daje nam taką możliwość. Czyli gotowanie na wsi może być biznesem dodatkowym. Może być biznesem, może nam pozwolić wzbogacić tą naszą sprzedaż, czy uzupełnić braki w portfelu właśnie w ten sposób, że będziemy przygotowywać posiłki dla różnych osób, które będą chciały skorzystać. Ta sama oczywiście możliwość występuje również w kurortach albo w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie też akurat może coś takiego mieć miejsce. Preferencyjne rozliczenie dotyczy tylko obiadów domowych. Dotyczy posiłków domowych, w tym obiadów. No tu oczywiście wszystko zależy od tego, ile takich posiłków jest sprzedawanych. Na przykład do 10 posiłków na dobę w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Stawka takiego zryczałtowanego podatku wynosi 353 zł. A jeśli mamy do 100 posiłków na przykład na dobę, to mamy 558 zł zryczałtowanego podatku w takiej miejscowości. Czyli możemy powiedzieć, że ten podatek jest zryczałtowany i niewysoki.